W Kubernetesie możemy używać namespaces. Namespaces dzięki którym możemy odseparować nasz jeden projekt od drugiego, tak żeby one nie były widziane między sobą. Jak wydawaliśmy polecenie kubectl get pod, to dostawaliśmy informacje w przypadku, kiedy ich nie było, że no resources found in default namespace. I w domyślnym namespaceie, w którym pracujemy, jeżeli w żaden sposób go nie zmienimy, to wszystko tu się y, ładuje. To co do tej pory robiliśmy, czyli stawialiśmy nasze cron joby, nasze joby i inne obiekty, które stawialiśmy w naszym Kubernetesie, wszystkie odpalały się w domyślnym namespace. Ie. Oczywiście mamy możliwość y, zdobycia listy namespace'ów i tutaj mała od razu uwaga Nasz domyślny namespace nie jest jedynym namespace'em, który jest już dla nas dostępny. Aby zdobyć nasze namespaces, y, czyli dostać ich listę, wydajemy polecenie kubectl get namespace. I jak możemy sobie zobaczyć, mamy kilka naszych namespace'ów. Jeden yy, nasz domyślny kube-node-lease, kube-public, kube-system i kubernetes-dashboard. To są nasze namespaces, y, w ramach których możemy sobie podejrzeć i zobaczyć jakie są pody. Możemy też naszego namespace'a stworzyć poprzez polecenie kubectl create namespace lub po prostu skróconą wersję ns i nazwa naszego namespace'a. Jak stworzymy naszego namespace'a, jeszcze raz powrócimy do naszego polecenia kubectl get namespace, lub po prostu skrótowo ns, wyświetlimy sobie i zobaczymy, że nasz namespace został stworzony i ma status domyślnie aktywny. Nasz namespace możemy również utworzyć z pliku. Przejdźmy zatem do naszego edytora. Ja sobie pozwolę pozamykać dodatkowe okna i stwórzmy katalog oraz plik dla tej lekcji. I żeby stworzyć naszego NameSpace'a z pliku, wystarczą takie informacje jak API Version, Kind i Meta Data. A więc stwórzmy to. Jak możemy sobie zobaczyć? Konstrukcja rzeczywiście bardzo prosta. I co możemy zobaczyć? Wspólną wersję dla kind, czyli już widzimy, że jeżeli chcemy pracować z konkretnym obiektem w naszym Kubernetesie, to odnosimy się do niego poprzez kind i potem te obiekty mogą ewentualnie współdziedziczyć inne obiekty, co w przypadku robiliśmy naszego krążowa, czy też joba, czy też. Yy, Replika space, które tutaj tworzyliśmy. A więc stwórzmy sobie ten plik. No i oczywiście otwórzmy terminal względem tego folderu. Przejdźmy do historii, do naszego polecenia kubectl apply. Stwórzmy, jak możemy sobie zobaczyć, nasz namespace dodatkowy został stworzony. Pozwolę sobie przejść do mojego poprzedniego terminala. I jak możemy sobie zobaczyć, nasz namespace from file, strefa kursów został stworzony 8 sekund temu. Pozwoliłem sobie też utworzyć plik strefa kursów 2.yaml, który jest plikiem z naszej lekcji 4.10, a więc z deploymentu i będziemy mogli sobie tutaj uruchomić ten plik w ramach konkretnego namespace'a. Możemy na przykład odnieść się do tego namespace'a. Skopiujmy sobie jego nazwę i uruchomienie w ramach konkretnego namespace'a jest bardzo proste. Przełączę się na terminal, w którym mam historię tego mojego polecenia i żeby uruchomić w konkretnym namespaceie wystarczy tutaj wkleić. No i oczywiście musimy podać prawidłową nazwę naszego pliku, czyli Odnoszę się ja do strefa kursów 2.ym, czyli do mojego deploymentu. Ty możesz wykorzystać ten plik z lekcji 410 lub też stworzyć go jeszcze raz, szkoląc się i patrząc i spróbować napisać go samodzielnie i go uruchomić w danym namespace. Uruchommy. Jak możemy sobie zobaczyć, został stworzony. Wyświetlmy sobie informacje o naszych podach. I mamy informację, że nie mamy nic w naszym domyślnym namespace. Ie. Tak, bo w żaden sposób, jeżeli nie przełączymy się na naszego namespace'a lub nie wydamy informacji, na którym namespace'ie chcemy pracować, domyślnie zawsze będziemy pracować na naszym domyślnym namespace'ie. I oczywiście polecenie. Żeby wyświetlić konkretny Namespace, jest oczywiste i podobne do tego jak tworzyliśmy. Czyli podajemy literę n, nasz przełącznik n i informację, z jakiego Namespace'a chcemy wykonać dane polecenie. Jak możemy zobaczyć nasze 6 kontenerów, tak jak jest zdefiniowane to w replika z pliku strefa kursów 2.yaml, zostało uruchomione dokładnie 6 naszych. Podów związanych z naszym deploymentem, tak jak jest on tutaj zatytułowany w ramach naszego pliku YAMLowego. I tak samo będzie dla innych poleceń. Oczywiście, mamy też możliwość tworzenia naszego i wydobywania, i ustawiania naszego deploymentu, czy cron joba, czy innych rzeczy poprzez nasz plik jamlowy. Nie musimy w żaden sposób pamiętać o tym, żeby używać przełącznika "-n". Zobaczmy sobie na naszym drugim namespace, którego stworzyliśmy, odpalmy sobie raz jeszcze ten nasz deployment, tylko że teraz w innym namespace. I tutaj w sekcji metadata dla kind deployment dajemy informacje o naszym namespace, Czyli namespace, wklejamy tą informację, zapisujemy nasz plik, przechodzimy do polecenia, które uruchomi nasz nowy deployment. Tym razem bez przełącznika -n. I Jak możemy sobie zobaczyć, nasz deployment został stworzony. Wylistujmy sobie listę naszych podów, w domyślnym nie został on podany. Jeżeli sobie przejdziemy do naszego którego wskazaliśmy namespace'a w naszym pliku i w ramach tego namespace'a wyświetlimy sobie nasze pody, to zobaczymy, że rzeczywiście ten deployment został stworzony w nowym naszym namespace'ie, który tym razem wskazaliśmy na poziomie naszego pliku. Mamy też możliwość wyświetlenia naszych wszystkich namespace'ów i wszystkich podów w ramach wszystkich naszych namespace'ów poprzez flagę minus minus "-all namespaces". I jak możemy sobie zobaczyć, zostały wyświetlone wszystkie nasze poty w ramach wszystkich namespace'ów, no i oczywiście również tych systemowych i z naszym dashboardem, które tutaj mamy podane. No i teraz przejdźmy do usunięcia konkretnego namespace'u, czyli odnosimy się do polecenia kubectl delete namespace. No i usuńmy nasz namespace strefa kursów meśnik. Test namespace został usunięty, No i tutaj ważna informacja. Tak jak było to w poprzednich naszych lekcjach, kiedy usuwaliśmy nadrzędne e, obiekty podrzędne, automatycznie też e, zostały usuwane. I w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Jeżeli usuniemy nasz nadrzędny, Namespace dla podrzędnych w tym przypadku obiektów, czyli deployment i nasz pod, to tych deploymentów ani podów już nie będzie w naszym Kubernetesie. Jest to dosyć ważna uwaga, ponieważ jeżeli rozpędzimy się i źle coś ustawimy, możemy usunąć wszystko, co mamy w tym przypadku ustawione, i warto o tym po prostu pamiętać. Jeżeli chodzi o tą lekcję, to to wszystko. Zapraszam Cię do kolejnego materiału.